Moi drodzy, wczoraj w Szczecinie, w katedrze, biskup wyświęcił trzech nowych księży dla diecezji szczecińskiej. I nie byłoby w tym nic niezwykłego, bo to taki czas, kiedy się święcenia odbywają, gdyby nie to, że o jednym z tych księży jest dosyć głośno w Polsce. Otóż Maciej Czaczyk, od wczoraj ksiądz, no był taką zapowiadającą się gwiazdą przemysłu muzycznego. 8-9 lat temu wygrał taki konkurs, taki program w polskiej telewizji, gdzie szukano właśnie muzycznych talentów. Dlatego szybko stał się znany, taki popularny, koncertował, zaczął współpracować z różnymi takimi gwiazdami tego przemysłu muzycznego w Polsce. Ale co ciekawe, po roku czy po dwóch stwierdził, że nie będzie kontynuował tej kariery, tylko wstąpi do seminarium właśnie w Szczecinie i chce zostać księdzem. I pytano go właśnie o to, dlaczego tak decyduje. Mówił, że szuka w życiu czegoś więcej, że szuka w życiu jakiejś głębi. Podobna sytuacja się zdarzyła w latach 80. Może pamiętacie, był taki znany sportowiec, hokeista w Polsce, Paweł Łukaszka. Bardzo dobrze grał w hokeja, nawet był w reprezentacji Polski. W 1980 roku pojechał z reprezentacją Polski na igrzyska, więc był nawet olimpijczykiem. Po tych igrzyskach, po olimpiadzie dostał propozycję właśnie wyjazdu do Kanady, tutaj do nas, żeby grać w naszej najlepszej lidze. Ale też zrezygnował. Powiedział, że po olimpiadzie kończy karierę i wstępuje do seminarium właśnie w Krakowie. I rzeczywiście skończył w Krakowie seminarium i dzisiaj jest proboszczem gdzieś tam pod Krakowem. Te dwa przykłady nam pokazują, wiecie, że Pan Bóg musi być w naszym życiu najważniejszy, że Pan Bóg musi być ważniejszy w naszym życiu niż cokolwiek innego. Oczywiście nie każdy musi zostać księdzem, to też nie o to chodzi. Ale w życiu każdego z nas Pan Bóg musi być ważniejszy niż cokolwiek innego. I o tym jest ta Ewangelia dzisiejsza. I o tym jest ta dzisiejsza Ewangelia. Jezus mówi do tego człowieka, który przychodzi i mówi: pójdę za tobą, ale najpierw chcę się pożegnać z moimi w domu. Jezus mówi: nie. Jeżeli naprawdę chcesz za mną pójść, to rodzina nie może być ważniejsza ode mnie. Drugi, który przychodzi, mówi: poszedłbym za tobą, ale pozwól mi pogrzebać mego ojca. Jezus znowu mówi: nie. Jeśli chcesz naprawdę za mną pójść, to pogrzeb nie może być ważniejszy ode mnie. I to brzmi dziwnie, to brzmi jak jakieś szaleństwo, ale tak jest. Pan Bóg musi być w naszym życiu ważniejszy niż cokolwiek innego. Bo tylko wtedy można Pana Boga na serio doświadczyć. Jak się Pana Boga na serio traktuje, to potem na serio można w życiu poczuć, zobaczyć, doświadczyć. Jak się Pana Boga na serio traktuje, to potem w życiu na serio można doświadczyć, że Pan Bóg żyje. Że Pan Bóg działa. Jak się Pana Boga na serio traktuje, to potem można bardzo łatwo się przekonać, że Pan Bóg nas kocha i że Pan Bóg bardzo się o nas troszczy. Ale to tylko wtedy, kiedy na serio się Pana Boga traktuje. Jeśli wielu ludzi dzisiaj nie zna Boga albo nie może Go spotkać, to dlatego, że On jest dodatkiem do ich życia. To dlatego, że Pan Bóg jest dodatkiem do pracy, do kariery, do dzieci, do rodziny. A Pana Boga trzeba traktować serio. I Pan Bóg w naszym życiu powinien być ważniejszy niż cokolwiek innego. I jak nie ma czasu na modlitwę w naszym życiu w tygodniu, osobistą modlitwę, nie tylko za kierownicą, no to nie idziemy za Jezusem. Nie ma co się oszukiwać. To idziemy za tym, na co mamy czas. Jak się wstydzimy naszej wiary, jak się boimy do naszej wiary przyznać, to też nie idziemy za Jezusem. To idziemy właśnie za czymś innym. Za czymś, czego się nie boimy. Nasza wiara powinna nas trochę kosztować. Jeśli nie ma w naszym życiu też jakiegoś wyrzeczenia, pokuty, może jakiegoś poświęcenia, no to też nie idziemy za Jezusem tak naprawdę i nie ma co się oszukiwać. I jak nie ma czasu też, żeby, nie wiem, poczytać Pismo Święte, czy jakąś religijną książkę, posłuchać czegoś na internecie, właśnie związanego z wiarą, no to też nie idziemy za Jezusem.
Tylko idziemy za tym, co czytamy, idziemy za tym, czego słuchamy.